jestem Random, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Prey na moim kanale. Jest to odcinek już numer 8 bodajże, jeżeli się nie mylę. Odcinek myślę, że przełomowy, bo w końcu dowiedziałem się, co musimy zrobić. W międzyczasie, poza odcinkiem oczywiście, bo zapomniałem włączyć nagrywania, połaziłem sobie troszkę tu i tam, zebrałem parę rzeczy, przetworzyłem je, wrzuciłem do naszego kondensatora, fabrykatora, przepraszam. I stworzyłem, mamy dwie apteczki na zapas, jakieś psychotropy i oczywiście dużo środków, z których możemy stworzyć coś fajnego. Mamy też naboje do strzelby, które podniosłem nawet nie wiem kiedy. A to oznacza tylko jedno, niedługo zabieramy się za korzystanie właśnie z takowej strzelby. Mam do odkrycia dwa miejsca i trzecie, które chcę wam pokazać. Trzecie miejsce to jest przejście za zwierciadłem, na którym wyświetlał nam się film. Przejście do takiego miejsca, do którego oczywiście nie mamy żadnego pasu, wiecie, zgody, żeby przejść. Ale okazuje się, że Prey jako gra, twórcy gry, umożliwiają przechodzenie przez drzwi nie tylko drzwiami, włazem, jakimś bocznym przejściem, ale też tak zwane na debila, czyli po prostu na pałę coś wysadzić, coś przestawić, coś uderzyć. Tak, w Preyu jest to możliwe, zaraz wam pokażę. Jest mi ta butla potrzebna właśnie po to, żeby móc jakieś klocuszki sobie tam poprzestawiać, których nie jestem w stanie sam własną siłą unieść. W międzyczasie, kiedy odcinka oczywiście nie kręciłem, tak jak mówię, trochę poeksplorowałem teren, nie zdobyłem nic ciekawego. Jeżeli by taka rzecz właśnie się znajdowała gdzieś tutaj, to oczywiście o takowej bym wam powiedział. A tymczasem idziemy do miejsca, w którym dostaliśmy instrukcję, że mam pójść, a mianowicie, zobaczcie, to jest napisane w tym miejscu, to jest znikający trup. Znajdź przyjaciele Bellamy'ego kartę dostępu do jego kajuty, dział psychotroniczny. Dział psychotroniczny, słuchajcie, znajduje się tu w tym miejscu, zobaczcie, Psychotronics, z angielskiego dział psychotropów, coś takiego. Okazuje się, że możemy otworzyć drzwi zdalnie. Można myśleć? Można myśleć. Oczywiście musimy tu... Dzień dobry, Talosie. Nasz terapeuta, dr Cole, zachęca każdego, kto doświadcza symptomów, takich jak problemy ze snem, ciągły stres czy napady niepokoju, by umówił się na wizytę w centrum urazowym. Więc właśnie, jeżeli czujesz się źle, to idź do centrum urazowego. Drzwi sobie zabezpieczymy, oczywiście już się nie otworzą. Ale wiecie, jakby było trzeba uciekać, to trzeba je otworzyć. Jak zwykle, lutujemy, czyli szukamy w szafkach wszelkich przedmiotów. Notatka. Elias, zostawiłeś swoją kartę postaci w drukarce. Nie zapomnij, że przenieśliśmy sesję do rekreacyjnego w pomieszczeniach załogi i zaczynamy godzinę później. Wyświadcz wszystkim przysługę i łyknij jakieś pigułki szczęścia, nim się zjawisz. Czyli co, jest wrednym ciulem? Mam jakieś maile do przeczytania? Okazuje się, że Yuri Kimura jest jak cała reszta. Opowiem ci o tym przy lunchu. Czyli zobaczcie, oni tu mieli jakieś proste, naprawdę fajne życie. I coś im przeszkodziło chyba. Coś tu zmutowało. Tu mamy szafki szpulowe, cokolwiek to znaczy. A tutaj? Nie mamy karty dostępu. Psychotronics Staff Only. Czyli tylko obsługa tego oddziału. Ale to nie koniec, bo tak jak mówiłem, mamy do odwiedzenia jeszcze troszkę inne miejsce. Biorę tą butlę, którą sobie tutaj wcześniej przygotowałem i spróbujemy wejść w miejsce, które najprawdopodobniej popchnie troszkę fabułę do przodu i sprawi, że ta seria w końcu zacznie się robić ciekawa, bo dla osób, które nie pasjonują się tak kosmosem i tak dalej, może być troszeczkę nudna. Znosimy sobie w tym miejscu, zobaczcie, tu jest... Czemu ja to włączyłem? Kurczę, straciliśmy tyle punktów PSI. Zobaczcie, ja tam wejść nie mogę. Strasznie ciężko, bo te tekstury mi zasłaniają wszystko. O, ale możemy to zostawić w tym miejscu. I po ludzku. Leżyć! No niestety, chyba coś źle zrobiliśmy. Aczkolwiek wiem, że zrobić się to da. Tylko kurczę, jeszcze nie wiem jak. Ale spokojnie, zaraz znajdziemy kolejną butlę i będziemy to wysadzać dalej. Kurde, biłem się tu z ludźmi. Biłem się tu z ludźmi i taki syf zostawiłem po sobie. Serio. Puścić go do kosmosu, nie? Puścić go do kosmosu. No uderzaj. Dziękuję. I my sobie skoczymy oczywiście w to miejsce, gdzie jakakolwiek butla będzie, bo nie mam co wysadzać już, synu. Wiem, gdzie są butle. Są w centrum urazowym, prawda? Bo tam są dwa
te takie nasze astralisy, czyli te dwa nasze fantomy, oczywiście, oczywiście tak. Tutaj nic się innego nie znajduje. Pamiętacie, gdzieś tutaj na którymś blaciku leżała karta, która nam potem, w sumie nie wiem do czego była potrzebna, bo tej karty tutaj w tym miejscu nie widać. Nieistotne. Czy tu coś pani ma? Nie, pani nie ma, pani nic. Poszukamy sobie drugiej butli. Bo jak przechodzę przez bramki, to taki dźwięk jest. Co tu jest? Zobaczcie. Karta postaci. Fatal Fortress. Co jest? Koleś w jakieś gry grał. Kapitan Mierzdzigiełło. Okej. Okay. Elias Black. Czy coś mamy tutaj, co możemy sobie sięgnąć? Zestaw dozbrajający. Naciśnij, aby go użyć w ekwipunku. Co to znaczy? Użyj tego przedmiotu na broni, aby ją ulepszyć. Dokonanie zaawansowanych poprawek wymaga zdolności rusznikarstwa lub inżynierii laboratoryjnej. Zostawimy sobie ten zestaw po to, żeby go użyć na jakiejś broni. Na przykład naszej strzelbie, którą mam nadzieję, że niedługo dostaniemy. A tymczasem musimy szukać sobie dalej czegoś, co wybucha. W miarę oczywiście mocno wybucha, bo chyba ta rakietka była po prostu za słaba, prawda? Mamy drugą. No cóż, no, jak się nie ma, co się lubi, prawda? To się lubi, co się ma, idziemy to sprawdzić. Może tym razem się coś uda wykombinować. Czy w tym pomieszczeniu byliśmy? Tu są chyba te panele. Tak, tak, tu jest ta historia Talosa opowiadana, ta wiecie, z portretem prezydenta Kennedy'ego, który nie żyje, ale żyje na Talosie. Tak jak to było kilka odcinków temu. Cyk, 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 dobra. Co my tu mamy? O, świnione ściany zrobił, kurczę, bałagan. Ja w ogóle nie mam siły rozwiniętej. To jest mój największy problem, słuchajcie. To musiałby wejść w to miejsce. Co nie jest takim prostym czynnością. O, może? Myślicie, że się uda? One się ruszyły. Tak jest, udało się, słuchajcie, udało się. Ale tu może być kolorowo i tu musimy uważać. Dział kadr. Czyli miejsce, do którego nas prowadzono od początku. Zielona herbata. Kawa jakaś, okej. Szukam tutaj miejsca, w którym odpalało się latareczkę. Powiem, że takową mamy. Ale nie pamiętam, który to był guziczek. Słuchajcie, nie pamiętam. Zbliżenie na Z-ce. Okej, to pamiętamy. Jest. Na V. Na V odpalamy latarkę. Przejdźmy się. Pamiętamy o tym, że oczywiście mamy dwie apteczki w zapasie, które ewentualnie nam się przydadzą. I mamy też takiego robota, który nas może ewentualnie tam, wiecie, uleczyć. O, proszę. I to jest tutaj to przejście, które było zablokowane. A na wprost mamy IT Security, gdzie są dwa fantomy. Więc to musimy też uważać. Napęd taśmowy. Znów to samo widzę. Te same rzeczy. Ciągle cały czas coś się powtarza. Mamy apteczkę, to oczywiście się nią poczęstujemy. O ty! Wystraszył mnie. Nie powiem, wystraszył mnie. Tarcza przeciwwiązkowa? Co to znaczy? Zmniejsza obrażenie zadawane przez ataki laserowe. Mamy ją gdzieś w ekwipunku? Układy kombinezonu. Zainstalujemy, nie? No czemu nie? Dobra. No i to tyle właściwie. Czy mamy tutaj coś important jeszcze? Dobre wieści. Cześć Sandro. Coś tam takie tego. Doceniam twoją troskę. FW złodziej. Widzisz, z czym mam do czynienia? To musi się skończyć. Ciesz się swoją chwilą triumfu, bo długo ona nie będzie. Tak trochę groźnie brzmi, powiedziałbym. Groźnie brzmi. Posprawdźmy sobie jeszcze tu wszystkie takie... Otóż to. Zobaczcie, to mamy rzeczy ciekawych. Odstaw to i przelutuj te szafki do końca, bo tu są bardzo ciekawe rzeczy. Zobaczmy, co podnieśliśmy. Mnóstwo widzę, dobra. Mamy jakąś kolę, to było wcześniej. Jest kawałek asteroidy, super. Wódka Tamizdat. Co chodzi? Banan oczywiście do zjedzenia. Grotys Elastopiany. Grotys Elastopiany do miotacza łowczyni. Kolejna broń, zobaczcie, która niedługo nam tutaj się pokaże. Zróbmy sobie tu mały porządek. On sam robi porządek. No i dobra, ale mi się ten porządek nie podoba, więc ja sobie go ułożę po swojemu.
Widzimy też, że tutaj jest opcja czegoś takiego jak ograniczony ekwipunek. Nie możemy brać wszystkiego, co się da. Tak jak w Gothic już nosiło się ze sobą na przykład cały świat w kieszeni. Ale tutaj już trzeba, widzicie, trochę poplanować. I oszczędzać miejsce na te najważniejsze rzeczy oczywiście. Baterie do zakłócacza. Zawsze mam problem z tym jednym słowem. To jest do działka Lepik. Dobrze. To są rzeczy do naprawy. No, jakieś śmieci. Wódka, tamizma, co do jedzenia. Tu jest jeszcze amunicja. No i to są te rzeczy, które produkujemy w punkcie recyklingowym, prawda? I to sobie ustawmy tutaj. Zestaw kombiłatek. I zielona herbatka. Dobra. Co ważniejsze, to myślę, że stąd wzięliśmy. Czy mamy coś za tym lusterkiem schowane? Nie mamy. No dobra, no to sprawdźmy jeszcze sobie, co jest tutaj w tych miejscach. Obawiam się, że może być ciężko tutaj ze znalezieniem czegokolwiek. Bo tak to wygląda, jakby za chwilę miał na mnie wyskoczyć jakiś mim. W Transstarze wierzymy, że trzeba nagradzać najlepszych pracowników. Nasz program premii przewiduje, że pracownicy zarekomendowani do awansu lub wyróżnienia mogą otrzymać neuromody. O kurcze. Ale Transstar może też je odbierać. No to w sumie logiczne, nie? Kara i nagroda. Jak w każdej pracy, przyszłej czy obecnej waszej. Napij się wody. Woda trochę HP przywraca zawsze. Tędy weszliśmy. Tu nic nie było. Przy biureczkach również było w miarę pusto. Dobra. To jakaś marihuanę. Nie wiem, co to jest. It's not okay to eat other crew members' lunches. If you are hungry, let me know. To nie jest fair jeść swoich ziomków? Prawda? Thomas Kruger. Jabłko z szafki Thomasa wyjęliśmy. Ale problemem jest to, że w sumie nic dalej nie wiemy. Miała fabuła się popchnąć do przodu, a ja dalej jestem biedny i nic nie wiem. Jakie mamy zaktualizowane zadania? Cele. Po drugiej stronie jest zwierciadło. Dostań się do warsztatu. Alex wyłączył serwery zwierciadła, to jest o tym w filmie, dobra. I musimy znaleźć kartę do tego zwierciadła. Znajdź członka załogi. Okej, ona się znajduje w kwaterach załogi. Musimy tam podejść. I znikający trup, on jest w dziale psychotronicznym. Zobaczmy, gdzie ona się znajduje. Kwatery załogi. Hotel Talosa. Arboretum. Zobaczcie, ona jest gdzieś koło trzeciego piętra dopiero, a my w dziale neuromodów, ewentualnie w holu Talosa 1. Tu jest laboratorium. Musimy wyjść na zewnątrz Talosa i dopiero wejść do arboretum, dostać się ewentualnie do kwater. Czyli musimy się dostać do laboratoriów, tak czy inaczej. Czyli szukamy cały czas karty, która pozwoli nam się do niego dobić. Mam też pomysł, możemy pójść w sumie sprawdzić teraz. Przejście stąd. No nie będę ukrywał, że przydałoby nam się, żeby nam je odblokowali. Tu żadnych szafek już nie widzimy, więc chyba wszystko, co było można, to zlutowane, czyli przeszukane. Tu jakieś marihuana rośnie. Nic ciekawego, nie? Nic ciekawego. Jeszcze się ostatni raz rozejrzymy, żeby mieć pewność, że niczego nie przeoszyliśmy. Wiecie, po co się wracać 17 razy w to samo miejsce, ale wygląda na to, że to jest już wszystko i możemy spokojnie sobie wrócić na luziku do miejsca, w którym byliśmy wcześniej. Aczkolwiek my wciąż chcielibyśmy się dostać tutaj, nie? Bo cały czas to jest miejsce naszego pożądania. Co to był za dźwięk? Słyszeliście to? Ok, sprawdźmy sobie jeszcze raz wszystkie pomieszczenia, które są na najniższym poziomie. Wiecie, zrobimy kółeczko, nie? Oddziału psychotronicznego, w którym już nic nie ma, więc tam nie wchodzimy. Employee Orientation. Byliśmy tu, zdecydowanie to byliśmy już. Ale wiecie, przeszukujemy wszystkie pomieszczenia raz jeszcze, więc nie zaszkodzi tutaj sobie zwyczajnie kubek zajść. Tu były drzwi? Wow, ciekawe.
Ktoś tu jeszcze tutaj umarł i stwierdził, że jest mimem i się będzie ukrywał? Chyba nie, chyba jeszcze jest Zederen. Weźmy tam sobie. I to jest miejsce Psychotronics Staff Only. To jest miejsce, gdzie musimy się dostać. Ale się nie dostaniemy, bo nie mamy karty. Nie przejdziemy przez ten obraz, prawda? No trudno się mówi, trudno. Czyli szukamy jakiejś innej drogi. Teczka. Apteczka. W teczce była apteczka. Mamy 4 apteczki. Kurczę, dawno tak dużo apteczek nie miałem. Ale dobrze, pozbieramy je i się przydadzą. Tutaj chyba też byliśmy. Tylko czemu męska? Czyli co, w męskiej byliśmy? Kosmiczna winda, jakieś komiksy. W męskiej byliśmy, a do damskiej nie weszliśmy, czy specjalnie ją zakleiłem? Już nie pamiętam. Żeby coś z niej nie wylazło. Ojejku. Co my tu mamy, słuchajcie? Ja musiałem tego nie zauważyć. Działko Lepik. Kanister działka Lepik. Mamy 2 działka Lepik. Ciekawe, czy możemy jakkolwiek je rozmontować. Stan 68, stan 88. Wynik demontażu, części zamienne razy 3. Przełóż. Chyba musimy to demontować, wiecie co, w tym naszym punkcie recyklingu, więc udamy się tam i oczywiście to zdemontujemy. Przeładujemy sobie najpierw działko Lepik nasze, żeby tej amunicji nosić jak najwięcej. No i przy okazji musimy sobie sprawdzić, co ona to miała. Amunicję do strzelby. No to widzicie, wszystko jednoznacznie pokazuje, że za chwilkę strzelby do rąk dostaniemy. Co mnie oczywiście ogromnie cieszy. Obiecuję, że są możliwie szybkie i bezbolesne. Ale co jest szybkie i bezbolesne? Laska, oświeć mnie. Jestem za głupi na tą grę. Musicie mnie prowadzić za rączkę jak dziecko. Okej, no to idziemy sprawdzać pomieszczenia na dole dalej. Tak jak sobie obiecaliśmy, nie? Skórka cytryny, wszystko się przetworzy. Tu byliśmy, tu książeczki, ble 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 ble. Chyba nic ciekawego tu nie znajdziemy. Dół, musimy zejść teraz w dół. Tu są ciała, które już przeszukaliśmy. Pomieszczenie Eliasa Blacka, przy którym owszem, również byliśmy. Więc tu wszystko mamy tak jakby zbadane, nie? Misza Łazariew. No oxygen detected, czyli tam nie ma tlenu, czyli musimy tam najpierwiej mieć kombinezon. Hangar wahadłowców, co się stało? Aha, to znowu to piknięcie, znowu się dałem nabrać, okej. No to szukamy dalej, tu w prawo cokolwiek mamy? Nie. Oprócz roślinki, którą chcę mieć, ale jej mieć nie mogę, no bo po co mi roślinka, nie? Na przykład do materiałów, od których zależy moje życie? Nie, co ty? Wąż przeciwpożarowy. I zejście w dół. A jesteśmy teraz w pomieszczeniu, które nazywamy jak? Hangar wahadłowców. I za ścianą jest coś ciekawego. No dobra. Hol działu psychotronicznego, czyli to miejsce, gdzie nie możemy przejść. Jest tu punkt recyklingowy, więc tam będzie tak jakby bliżej, jeżeli już go odblokujemy. I idziemy sobie dalej. No kurczę, szkoda, że w tych pomieszczeniach nic ciekawego nie ma. Transtarts and Skibit. Tu były neuromody, kask. 1900, tak, 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 tak. Słyszeliście to? Teraz nie wiem, czy mi się wydawało, czy to faktycznie był taki krzyk. No, nieważne, okej. Mamy tu jeszcze jedną butlę. Cygaro, no wiecie, zawsze się przyda, nie? Przerobi się. Złóżmy tą butlę do kupy z inną butlą. To tylko książka. Wiecie, jak będziemy szukać butli, to będziemy wiedzieć, że one są w tym dziale, nie? W dziale Transtar Exhibit. Przyszliśmy z Security, tak, czyli idziemy tu dalej, wzdłuż. Ale to jest to samo pomieszczenie cały czas, więc tutaj zachodzić sobie absolutnie nie będziemy. I są schody, czyli pierwszy poziom mamy obadany na 100%, nie musimy się tym martwić. Czas najwyższy przejść na drugi. I myślę, że jak tylko zbadamy sobie te poziomy, to odcinek skończymy. Będzie, myślę, taki fajny odcineczek o tym, jak to 2 nowe pomieszczenie jednak odkryliśmy, więc coś się jednak, kurczę, działo w tym odcinku, nie? Nie wiem, czy się mnie fajnie słucha, ale mam nadzieję, że tak, bo tak to zanudzam pewnie. Staff Lounge. To jest taka stołówka, coś takiego. Trauma Center.
Jest tam. Dobra, nieważne. I maile mamy jakieś? Przybycie rannych. On mnie widzi? Chyba nie. Tamtą miejscówkę już sprawdzaliśmy, tak czy inaczej, więc nie ma sensu jej absolutnie znowu tam sprawdzać. Dobra, zobaczmy, co jest na załodze. Internistka w hangarze wahadłowców, czyli tam, gdzie nie możemy wejść niestety. Dobra, no trudno się mówi. Maile czytaliśmy. Narzędzia, tam była mapa jakaś? Mapa, tak? Dobrze pamiętam, mapa, nie? Pobierz mapę obszaru. No to to już mamy to przed chwilą, na co patrzyliśmy sobie, nie? Tu jest miejsce do robienia robotów, które nas leczą, to wiemy. Po drugiej stronie co? Mesa dla personelu, czyli taka stołóweczka i dział recyklingu. Nic ciekawego się tutaj raczej nie zapowiada. Pójdziemy sobie po drugiej stronie jeszcze do działu neuromodu. Mam nadzieję, że tam coś ciekawego znajdziemy i że będzie to otwarte. Aczkolwiek to jest chyba to miejsce, tak. To jest to miejsce, gdzie przejście wyważaliśmy w tym miejscu, nie? I tutaj szukaliśmy, to był pokoik. I tu są drzwi? Tak, były zablokowane drzwi. Dobra, ale wiecie, profilaktycznie można wszystko posprawdzać, nie? Właśnie w Preju to jest fajne, że on wam daje takie nietypowe drogi robienia misji, o których byście nigdy nie... Znowu to zrobiłem. O których byście nigdy nie pomyśleli, nie? O, a jakbyśmy tu przynieśli ładunek wybuchowy i go podpalili? Spróbujemy, co? No bo to jest... Tak, to jest IT Security. Który zamkniemy, bo jednakowoż bić się z fantomami to mi się raczej nie uśmiecha. Zajdźmy sobie do tego działu psychotronicznego. Employer. To jest to, gdzie był taki bałagan. Bałagan. Nie, nie psychotronik, to było po drugiej stronie. Tam była taka nasz składzik, tak to nazwijmy. Tak jest. A co to jest? No smoking. Dobra, myślałem, że jakiś magiczny guzik, który pozwoli mi wygrać grę jednym kliknięciem. No nic, nieważne. O Jezu, jak on z nią wolno idzie. No dobra, trudno się mówi. Wbijamy się tam na kwadrat i tyle. To jest bodajże tu. Masz mało PSI. Skorzystaj ze strzykawki PSI, aby przerzucić punkty PSI. No dobra, zaraz to zrobimy, misiek. Nic się nie przejmuj, nie denerwuj się. Gorzej, to nie zadziała, nie? Bo to będę niósł to 3 dni, a potem no i koniec. Czekajcie. Dobra, ciul. No nie, ale współpracuj. O. No i o to chodziło. Odkopaliśmy sobie to miejsce, które przed chwilą z drugiej strony również musieliśmy odkorkowywać. No to słuchajcie, skoro tak się da wszystkie miejsca jakby czynić nam dostępnymi, to jest to dobry materiał, sprawdźmy sobie jeszcze tylko trzecie piętro, to jest to dobry materiał do tego, żeby odkrywać coraz co więcej lokacji. Jak to mówią, na pałę, nie? Tu chyba był teren czysty, więc tu możemy stop launch, tak jest. Co masz, ziomek? Amunicja jakaś dziwna, no dobra. Tu jest punkt recyklingowy. Tu jakiś bilard. Ale poza tym raczej nic ciekawego tu nie widzimy. O i butla oczywiście, zaraz sobie ją zaniesiemy. Albo niech zostanie. Na razie niech zostanie. Nie. Już tam nie oddaj, misiek. Weź mi to. I weź mi oczywiście, co to jest? Wypełniona probówka, śmieć. Jabłuszko idzie tu, będzie jedzone. Cygaro i to. I chyba mamy wszystko, nie? O, owszem. Zawsze trochę się tego znajdzie, nie? Tu jakaś gazetka. Nieistotne. Możemy iść dalej. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko to trzecie piętro. Co jest? Trauma Center. Nie pamiętam tych przejść niektórych. Czekajcie. Wysadźmy to w powietrze. A może akurat? Tak wiecie, czasami najtrudniejsze rozwiązania są najprostsze, nie? Jeden i dwa. Dobrze. Jeden. No niestety nie.
Najwidoczniej te deski są tak zrobione, żeby jednak tej energii nie puszczały. Więc przejdziemy sobie tutaj i tylko sprawdzimy trzecie piętro, po czym wrócimy do naszego gabinetu. A chyba nawet nie wrócimy, tylko po prostu zakończymy odcinek. Bo myślę, że i tak jest dużo odkryte, jak na taki krótki epizod. No i tu jest nasza... Tam jest pistolet. Czy ja mogę dostać pistolet? I warsztat, i wszystko tam jest. No trudno, no. Kiedyś tam dojdziemy. Może akurat w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, no to nie ma innej rady. Musicie oglądać, nie? Co to tu leży? Jakiś telefon. Chyba tu byłem i wszystko porozwalane. Dobra. To myślę, że nie ma co przeciągać. Wróćmy do naszego Epic House. Coś jest do wytworzenia? Kanister. Można by zrobić w sumie, nie? Przyda się zawsze. Chociaż zostawmy jeszcze. Może akurat będzie coś do wytworzenia, co sprawi, że będzie bardziej potrzebne. Zasobnik z operatorami. No to ja wiem, ale to czemu to nie działa? A powinno. Nie. Tym razem metoda na Hama nie zadziałała i będziemy musieli się postarać w kolejnym odcinku, jak to wszystko rozkminić. Także ja was serdecznie na niego zapraszam. Mam nadzieję, że on się troszeczkę chociaż podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie troszkę tam łapek w górę. Zaproście znajomych, jeżeli wiecie, że takie gry lubią. I widzimy się w kolejnym epizodzie już niedługo, zgodnie z naszym planem i rozkładem lekcji, odcinków. Tak jest. Także ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!